Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. I stwierdzam, że kworum mamy na dzisiejszym posiedzeniu. Tematem dzisiejszego posiedzenia jest wykonanie budżetu miasta Chojnice za 2017 rok i podjęcie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta Chojnice na podstawie przeprowadzonych analiz i kontroli. Szanowni Państwo, otrzymali materiały w tej sprawie i to jest sprawozdanie finansowe za rok 2017 i jest informacja o stanie mienia komunalnego. Ono jest na stronie 108 do 117 tego sprawozdania. Również sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz uchwałę numer 045/G111/R/IR18 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 9 kwietnia w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Rozumiem, że Państwo się zapoznaliście z tymi materiałami. Przejdziemy do dyskusji, ale może na początek obszernie niż skrótowo. Pani Skarbnik była uprzejma wrócić do tych sprawozdań. Więc wszystko szczegółowo jest opisane w sprawozdaniu. Jest ono bardzo obszerne. Ja tylko tak powiem w skrócie, że budżet roku 2017 został wykonany z zachowaniem wszelkich reguł przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych. Jest korzystny dla gminy, ponieważ dochody zostały wykonane nieco powyżej planu, czyli wyniosły 104,1%, a wydatki zostały wykonane w 91,9%. Gmina utrzymuje wskaźniki przewidziane artykułem 243 ustawy o finansach publicznych, nie ma z tym problemów na razie. Różnice w wykonaniu tych dochodów i wydatków są, ale nieduże. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, jakie będzie ostateczne wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków. W przypadku podatków lokalnych i opłat, które są głównym źródłem dochodów własnych, mamy do czynienia często z zadłużeniami. Niektóre są spłacane, niektóre się pogłębiają. Podatnicy spłacają czasami z kilku lat poprzednich swoje zadłużenia. Inni z kolei nie są w stanie płacić podatków na bieżąco. Z kolei dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływają w transzach. Są one korygowane przez urzędy skarbowe w trakcie roku, także trudno tutaj też ustalić jakąś zasadę. Ostatnia transza podatku dochodowego wpływa dopiero w styczniu, więc nigdy też nie wiemy, jaka ona będzie. Podobnie jest z wykonaniem wydatków. Zadania wszystkie były realizowane we wszystkich obszarach, w mniejszym lub większym zakresie. Ale musimy tu pamiętać, że przepisy wymagają na przykład utworzenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe i trzymanie jej do końca roku. No w zeszłym roku tak nie było, że ją trzymaliśmy do końca roku, bo znaczną część tej rezerwy rozwiązaliśmy z uwagi na nawałnicę. Ale są na przykład, musimy trzymać taką rezerwę na poręczenia i gwarancje. Na wypadek, gdyby spółki, którym poręczaliśmy kredyty, nie były w stanie płacić. Takich sytuacji nie było, dlatego te pieniądze były niewykorzystane, no i w związku z tym te wydatki były niewykonane. W odniesieniu do długu publicznego ponadto zawsze trzeba zakładać pesymistyczną wersję, czyli trzeba na spłatę odsetek od kredytów zabezpieczyć większe środki, dlatego że planowane jest, właściwie prognozowane, podwyższenie stóp procentowych. Może wzrosnąć WIBOR, bo marża banku jest stała, ale WIBOR może wzrosnąć.
Podobnie jest też z wydatkami dotyczącymi gospodarki komunalnej. Musimy zawsze zostawić sobie pewien margines bezpieczeństwa na wydatki na oświetlenie ulic miejskich czy na odśnieżanie w grudniu. W związku z tym, że zawsze możemy się spodziewać w grudniu jakichś ostrych warunków pogodowych, więc muszą być te środki zabezpieczone. No i jeżeli ich nie wykonamy, no to te wydatki są niewykonane. Część wydatków inwestycyjnych też została wykonana w mniejszym zakresie niż zakładano. Zadań inwestycyjnych było bardzo dużo, a jedno z nich, to Państwo wiecie, nastręczało wielu trudności. Jednakże no, nie na wszystko mamy wpływ. Zadania zlecone zostały zrealizowane zgodnie z planem. Wykonaliśmy je za 46 milionów, rozliczyliśmy. Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników udzielono dopłat do spółek miejskich, udzielono pomocy finansowej w związku z nawałnicą innym gminom, zgodnie z podjętymi przez Państwa uchwałami. Realizację niektórych zadań zlecono organizacjom pozarządowym. Większość z tych zadań została zrealizowana i rozliczona. W wyniku takiego wykonania budżetu gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 3 413 730 zł i 94 grosze zamiast zakładanego deficytu, co jest dla gminy bardzo korzystne oczywiście. Budżet został wykonany prawidłowo. Spłaciliśmy przewidziane harmonogramem na 2017 rok raty 7 kredytów w łącznej kwocie 8 040 900 zł oraz należne oczywiście od nich odsetki. Raty kredytów były spłacane kwartalnie, a odsetki miesięcznie i w wyznaczonych terminach. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 30,82%, a na obsługę długu przeznaczyliśmy 5,22%. To wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, głosy w dyskusji. Ja chciałbym się, jeżeli można, się chciał zapytać. Myśmy w prowizorium budżetowym zaplanowali pewien poziom zaangażowania środków finansowych w inwestycje. Jak to się ma potem do realizacji? Bo ja rozumiem, na tyle na finansach się nie znam, ale rozumiem, że na zakończenie kratki muszą się zgadzać. Ale na ile żeśmy nie zrealizowali, bo to podstawową rzeczą jest niezrealizowanie chyba HC-ku, którego tam wartość inwestycji była na poziomie chyba około 12 milionów złotych, na zaś zrealizowali tam chyba z 6 z hakiem. Jak się ma to planowanie na początku roku do wykonania na końcu? No to pewno żeśmy nie zrealizowali jakichś procentach tych inwestycji, któreśmy planowali. Tak? To się inaczej patrzy. W ciągu roku plan inwestycji się zmienia. Plan budżetu się zmienia na kolejnych sesjach. To nie dotyczyło tylko HC-ku, te zmiany dotyczyły one również innych zadań, węzła integrującego i poprawy gospodarowania wodami opadowymi. Po prostu jeżeli widzimy, że w danym roku no, nie zdążymy pewnych zadań wykonać, no to dokonujemy zmiany w budżecie i przekładamy te zadania na następne lata. Okej, dobra. I środki też przenosimy na następne lata wtedy. Dobra, no dobra. Dobra, rozumiem. Natomiast kredyt spłacaliśmy zgodnie z założeniami. Kredyt wzięliśmy, bo będzie on potrzebny w tym roku. Oczywiście. Wzięliśmy go w końcówce grudnia. Dobrze. Nie został ruszony ten kredyt, czyli mamy 20 parę milionów więcej na ten rok? No musimy te pieniądze trzymać na inwestycje, bo na przykład w zeszłym roku zamówiliśmy autobusy, a autobusy dopiero teraz w maju
Realizacja tego zamówienia zrealizowane, no bo proces wyprodukowania tych autobusów trwał 8 miesięcy, także musieliśmy mieć zabezpieczenie, prawda, bo kolejny kredyt dopiero w drugiej połowie roku będzie uruchamiany, także musimy mieć pieniądze na to, że jak te autobusy otrzymamy, no to będziemy w stanie zapłacić, no bo inaczej to by była dyscyplina finansów, prawda? Dobra. Pytania, pytania jeszcze są? A czy jakaś była kwota wpłaty? Czy jakaś kwota była wpłacona na te autobusy? Nie, zaliczki nie chcieli. Dziękuję. Pytania? Jeżeli nie ma więcej uwag i więcej pytań, to proponuję, żeby komisja upoważniła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przygotowania projektu wniosku do RIO o udzielenie absolutorium dla burmistrza wraz z projektem opinii o wykonaniu budżetu i w tej chwili może byśmy, jeżeli komisja upoważnia, tak? Upoważnia, czy są inne propozycje? Nie, upoważnia. Jeżeli komisja upoważnia, to byśmy zrobili, to ja bym postarał się napisać coś takiego i byśmy zrobili przerwę do jutra, do godziny 9. Przy czym, jeżeli państwo wyrażacie zgodę na to, że przewodniczący komisji zrobił ten projekt, to takie upoważnienie, komisja upoważnia przewodniczącego komisji do przeprowadzenia projektu wniosku o udzielenie absolutorium dla burmistrza miasta Chojnice oraz projektu opinii o wykonaniu budżetu za 2017 rok, które ja przedstawiłbym wtedy w drugiej części i nad tym myśmy dyskutowali, no i przyjęli lub poprawki nanieśli czy coś takiego. Czy możemy coś takiego, czy przyjmujecie państwo coś takiego do wiadomości, czy możemy to przegłosować? To prosiłbym o przegłosowanie. Kto jest za tym, by takie upoważnienie przewodniczący otrzymał? Dziękuję bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery głosy za. Pięć. No to cóż, ja dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 9 rano. Jutro o 9 rano spotykamy się. Ja przedstawię państwu szczotkę tej propozycji, którą opracuję. Państwo się do tego ustosunkują i będziemy głosowali. To okej? Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 9. Dziękuję.